Teraz tak, anatomicznie tu macie, zobaczcie na głośnik, widzicie? To jest oczywiście płuca kompletne, ale wieprzowe, tak? I tutaj mamy część języka wyciętą, ale na głośnik, do której powinniśmy właśnie z rurką intubacyjną się dostać, tu w to miejsce. Oczywiście tutaj mamy krtań i mamy, zobaczcie tutaj, drzewo skrzelowe. To jest taka charakterystyczna jakby durka peszla, widzicie? Taka karbowana, jak to za moment weźmiecie i wyczujecie, tak będzie. I teraz w momencie, kiedy pacjenta intubujemy, czyli wprowadzamy mu tą rurkę, o, to jesteśmy właśnie, trafiliśmy do drzewa oskrzelowego, minęliśmy nagłośnie struny głosowe i teraz tu mniej więcej na tej wysokości jest ten balonik, a my na tej mniej więcej wysokości, tu widzicie, to jest przełyk do żołądka. Dlatego zobaczcie, jak otwór do przełyku z otworem do płuc jest bardzo blisko siebie. I dlatego musicie wtedy sprawdzić po zaintubowaniu, osłuchać klatkę piersiową, żeby zobaczyć, czy nie jesteście przypadkiem w żołądku, tak? Poczekaj, zabierz tam worek, świetnie zostaw. Zrobimy to troszeczkę w przyspieszonym tempie. Widzicie, te płuca, ktoś mógł powiedzieć, o, to jest dla małego prosiaczka, tak? To zobaczcie, co się dzieje teraz. To są rozprężone płuca wieprzowe. Widzicie, jaką mają powierzchnię? I teraz płuca w klatce piersiowej świńskiej, czy każdego zwierzęcia, czy człowieka, jak są rozprężone, są takie duże i działają w środowisku, które pozwala im pracować i wymieniać dwutlenek węgla z tlenem. I teraz człowieka, którego wentylujemy, weź teraz, jak wspomagamy oddech, to natleniamy te płuca. Wolniej, tak, żeby nastąpiła wymiana dwutlenkowo-węglowo-tlenowa. I człowiek sobie jest przez nas wspomagany. Ale może być tak, że nie jesteśmy w stanie zaintubować go przez nagłośnie, dlatego że jest na przykład górne drogi oddechowe są poparzone, jest już zaciśnięty, tak, jakiś tam wstrząs anafilaktyczny, poparzony kwasem i nie jesteśmy w stanie wtedy wejść z taką rurką intubacyjną. Co wtedy robimy? Musimy posiłkować się zestawem do konikopunkcji, którego użyjemy. Ale zanim go użyjemy, to chciałem Wam jeszcze pokazać, na czym polega patofizjologia odmy. W tym momencie to będzie odma prężna. Wyobraźcie sobie, że jest dziura w płucu. Na przykład złamało się żebro, bo odma wentylowa to jest taka, gdzie przebiło coś całą klatkę piersiową i płuco. A prężna to jest taka, gdzie tylko zostało przebite płuco w środku, ale to płuco dalej jest zamknięte w szczelnej obudowie klatki piersiowej. I teraz zobaczymy, jak to wyglądało. Czep, worek ambu. Bić. Dużą dziurę. Dobra, odłóż urządzenie. Ostrze, połóż. I teraz weźcie rękę tutaj i sprawdźcie, czy leci powietrze tej dziury. Ale gołym ciałem, nie w rękawicy. Leci. Ja. Przyłóż telefon, jak słychać. Tu leci powietrze. Jeżeli dziura w płucu jest mniejsza niż anatomiczny otwór na głośni, to prawo fizyki jest takie, jak mamy do czynienia oczywiście z odmą wentylową, że powietrze będzie i tak leciało na głośnią, więc nie zabije tego pacjenta szybko. Ale jeżeli dziura w klatce piersiowej będzie większa od nagłośni, to znaczy, że prawo fizyki będzie szukało najmniejszej linii oporu. Tą najmniejszą linią oporu będzie ta dziura i zacznie tamtędy wlatywać. Wtedy spadnie płuco, dlatego pokażę Wam, co się dzieje, gdy płuco jest zamknięte w szczelnej klatce piersiowej, ale jest dziurawe w wyniku tego, że zostało przedziurawione na przykład złamanym żebrem. Włożymy to płuco teraz do imitacji opłucnej, płucnej i opłucnej ściennej, tak? Tu poproszę
was, żebyście im pomogli. Będą potrzebne dwie osoby. Jest płuco. Teraz zaciśnij to. Teraz zobaczcie. Jechał facet samochodem. Uderzył klatką piersiową w kierownicę, bo nie miał zapiętych pasów. Uraz klatki piersiowej spowodował złamanie żebra, a żebro wbiło się w płuco, powodując dziurę. Ale nie ma dziury w samej strukturze klatki piersiowej. Czyli ta płucna ścienna jest konstrukcją szczelną. Jak oddycha, to wprowadza powietrze do płuc. Ale w płucu jest dziura. Zobaczcie, co się dzieje. Cały czas nasuwasz. Specjalnie robimy szybciej, żeby pokazać to w przyspieszonym tempie. Z dziury wychodzi powietrze płucnej i trafia do klatki piersiowej, do płucnej ściennej. Widzicie? Coraz bardziej jest napięte, coraz twardsze. Poczekaj. Gdybyśmy teraz to wzięli pod światło, to płuco jeszcze jest rozprężone. Gdybyśmy to wzięli pod światło. Ale teraz zaczyna tam działać duże ciśnienie i zaczyna te płuca miażdżyć i popłynąć. W momencie płuco zaczyna już działać w bardzo dużym ciśnieniu. Poczekajcie mi to. No, zobaczcie. Płuco nie może się już rozklężać, bo jest miażdżone przez duże ciśnienie. Zobaczcie, jaki wór się zrobił. Pod światło. Płuco nie może się rozprężyć. Jeżeli jest prawe płuco dziurawe, to zaczyna uciekać na miejsce zdrowego płuca. Ale to nie zabija człowieka, bo przecież są ludzie, którzy żyją bez innego płuca, tak? Zabija go co? Zobaczcie, jakie to małe płucko jest, jak go ciśnienie miażdży. Zabija go przesunięcie drzewa skrzydłowego i jednego płuca, które na swojej drodze natrafia na mięsień sercowy i powoduje w nim zaburzenia rytmu, pracy i zatrzymanie krążenia włącznie. I teraz jak takiej osobie można pomóc? Jakie malutkie płucka są? Zostały zmiażdżone. Wtedy zrobimy nic innego, jak bierzemy igłę do odbarczania, odbarczamy tą odmę, nakłuwając klatkę piersiową i przylepiając to miejsce, na przykład opatrunek wentylowy Ashermana. To jest taki opatrunek okrągły z bliskiem gumowym, z którego powietrze ucieka, ale nie pozwala mu wejść. I teraz weź ten węflon, znaczy ten skalpel i zrób dziurę w tym worku. Widzicie, co się dzieje? Powietrze zaczyna schodzić, mała dziura wystarczy. Powietrze zaczyna schodzić i płuco co może robić? Pracować, czyli się rozpręża. Ale tej dziury nie możemy zostawić, bo zamieniliśmy odmę prężną w odmę wentylową. Wtedy tu trzeba przylepić opatrunek Ashermana, który będzie wyrzucał powietrze, ale nie pozwoli zastać. Możemy też zaimprowizować. Możemy zostawić ten węflon z kranikiem i co 5 minut upuszczać te powietrze. Albo przylepić kwadratowy łatkę taką foliową z innego worka, zlepioną z trzech stron. I teraz spróbujemy to zrobić. Zobaczymy, czy się uda. To przylepiamy sobie coś takiego. I macie łatkę na tą dziurę. Nadmiar powietrza ucieknie. Ten dźwięk, a Sherman wam wyda podobny, ale nie zassa, bo jest łatka. I w ten sposób płuco może sobie normalnie pracować, odma jest zabezpieczona i wjedziemy poszkodowanego do szpitala. Teraz pokażę wam, jak zrobić gonikopunkcję i będziemy mogli każdy z nas to zrobić osobiście.
Nie możemy pacjenta zaintubować, no niestety nie dajemy rady, dlatego że ma drogi oddechowe, struny głosowe ma już zaciśnięte. Pamiętajcie, że ekstubujemy pacjenta po spuszczeniu powietrza. Najszybciej możemy spuścić poprzez obcięcie tego drenniku. I teraz zobaczymy, jak możemy podziałać zestawem, który mamy dostępny w pogotowiu. A potem wy będziecie każdy ze sobą robił. Dobra? Dobra. Gdzie dokonujemy konikopunkcji? Oczywiście mamy chrząstkę tarczowatą, chrząstkę pierścieniowatą, a między nimi mamy więzadło. Więzadło jest najcięższą strukturą tej chrząstki. Dlatego ta chrząstka nie puchnie, bo jest chrząstką, a nie mięsem, nie ciałem, prawda? I teraz znajdujemy to miejsce, wymacujemy palcem. Każdy z nas, jak już tak wymacał chrząstkę tarczowatą, pierścieniowatą, między nimi ma te więzadło. Znajdujemy to miejsce, dajmy na to, że to jest tutaj. Wbijamy, słuchajcie, ten skalpel do końca. Tu mamy ogranicznik taki biały. I teraz nacinamy pół centymetra w prawo, pół centymetra w lewo. Następnie bierzemy to urządzenie do konikopunkcji, które ma marker. Co to jest marker? Zobaczcie, jak dotknę swojej ręki, to się pojawia tu czerwony grzybek, widzicie? To jest marker, który mówi, że jesteście przy ściance. Gdy dotknę tu, to się marker pojawia. Więc jak wprowadzam tutaj, to co się dzieje? Pojawił się. O czym to świadczy? Że jestem już po drugiej stronie ścianki tego drzewa odskrzelowego. Wtedy wyciągam przedmiot ostry, który mógłby przekłuć mi drugą część ściany i spowodować nieszczelność. Teraz wprowadzam. Teraz jak już wprowadziłem, czyli tak jak przy wenflonie, wyciągam już mandryn plastikowy, czyli najpierw wyciągnąłem ostry, teraz plastikowy i wprowadzam do końca. To oczywiście poszło w stronę drzewa skrzydłowego i płuc. Następnie biorę z tego zestawu tasiemkę albo szwy i szyję, a druga osoba w tym czasie uszczelnia ten cały zestaw. Dokonaliśmy uszczelnienia. Zestaw jest oczywiście przymocowany. Nie będziemy go fiksować teraz, bo szkoda czasu. Poproszę worek samorozprężalny założyć i zobaczmy, czy jesteśmy w stanie, Janie, teraz ty, z filtrem oczywiście i wentylujemy pacjenta. Działa? Działa, pięknie. To jest właśnie konikopunkcja. Konikopunkcja od konikotomii różni się tym, że działamy zestawem punktowym. Konikotomia, kiedy byśmy na przykład rozcięli skalpelem otwór i wprowadzili tam na przykład rurkę intubacyjną, bo też tak może być. A tracheotomia to już jest w szpitalu, na laryngologii, gdzie się normalnie wprowadza taką metalową rurkę przy na przykład chorobach tkanin. Bardzo dobrze, możemy to zabrać. I teraz rozszczelniamy tą instalację.